grał dziadek z Pełchu, pochodził spod Ciechanowca, dziadek grał na skrzypcach po weselach, przed wojną. Po wojnie jeszcze dziadek trochę tam żył, grał. No co później, grało dwóch stryjków, kiedyś to tak nazywali, stryjko, dwóch. Jeden skrzypce, drugi harmonia trzyrzędowa. Mój brat w grannym, Edek Radzikowski, też gra na trzyrzędowej harmonii. Miałem pradziadka w Pudkowicach, nazywał się, tam nazwisko miał Kosel, nie pamiętam już jego, bo nikogo nie znałem, to jest mojej babci ojciec, też grał na skrzypcach. No i tak się to wszystko zaczęło, ja miałem 9 lat, ojciec mnie trochę nauczył grać, bo mój ojciec nuty znał, to trochę mnie nauczył grać, ja nut nie znam. Już miałem 11 lat i pierwszy raz grałem tu w Krzemieniu. W Krzemieniu grałem na zabawie, później na drugi dzień graliśmy w Dzierżbach na zabawie, później po weselach, po zabawach. Już później miałem i swój zespół. Najpierw we dwóch grali, harmonia trzyrzędowa, skrzypce, później skrzypce, harmonia, bębenek. Największą nagrodą to jest Złote Basy wygrane w Maciejowicach, Powiślaki, to jest Złote Basy, statuetka Złote Basy, nagroda. Następnie przeszłem eliminację profesorów z Lublina, z Warszawy na spotkaniu w Maciejowicach, no to zajęłem w Kazimierzu drugie miejsce. Później po 4 latach w Kazimierzu, w Maciejowicach przeszłem znów te swoje, co mnie sprawdzili, że ja się nadaję jechać do Kazimierza. Tam zajęłem pierwsze miejsce. I to już jest teraz 3 lata. Na drugi rok, jak przejdę te eliminacje w Mińsku Mazowieckim i w Maciejowicach, wszystko, to mnie wyślą do Kazimierza. Będę walczył o Złote Basy. A wcześniej to tak. W Mińsku pierwsze miejsce, drugie, w Maciejowicach pierwsze, drugie, w tym roku trzecie w Maciejowicach, w tym roku w Mińsku drugie miejsce. Także ja z pierwszego miejsca, z drugiego, z trzeciego nie schodzę. A było tak, że i wyróżnienia miałem wcześniej, a teraz jest wszystko, układa się bardzo dobrze. Teraz pan Zdzisław Radzikowski zagra poleczkę po zagonach, Podlaska. Trochę pokażą, a ja później słuchowiec. Co mi się tam po ojcu łapnął, to słuchowiec. Ze słuchu wszystko, tak. I później już lepiej zacząłem grać od ojca. Dużo grałem
różnymi kapelami, z różnymi muzykantami. Nie było, byli suchodoły tutaj z nowomodny, dobre muzykanci, tylko mnie brali do grania, bo ja im najlepiej grało suchodoły. Był Żyro tutaj, już poumierali, nikt nie żyje. Tak, Żuniek był z Wierzchówcy. Tu nie płynęła kiedyś woda. Tu jest na naszej ziemi, w tym Bugu, 3 hektary. Modernizacja rolnictwa nam wypiła w tamtym roku, my nie wiedzieli. Tu 3 hektary, bo tam się ciągnie i do Krusów. Patrz, tam drugi raz Bóg wpływa, widzisz w tą wnękę?